na siłę zmuszała, ale to jest nie w porządku, żeby takie rzeczy dbać, takie bzdury, takie głupoty. To jest żenujące. W 8 klasie jesteście. Może tak wyglądać. Nie chcecie się przygotowywać do egzaminu. Kto was zmusza? Ja na siłę nie będę nikogo tutaj trzymała. Mi jest po prostu wstyd czytać później tego. Z innymi klasami nie mam tego problemu. Mają czat klasowy, wiedzą, że to jest na klasę, że nauczyciel na to wchodzi, czyta. Jest lekcja, odbywa, wszyscy się wylogowują. Chcecie sobie urządzać pogaduchy, to proszę sobie... Muzyka włączył. Proszę mi powiedzieć, czy mnie słyszycie? Tak. Tak. Zmienił głos? To jest właśnie to. Wpisywać się pierwsi, ale do pracy... Dlaczego to są w ogóle ludzie poza klasy? Słuchajcie... Właśnie, wyjebcie ich! Słuchajcie mnie. Wyłącz muzykę! Rozłączamy się. I proszę o nową grupę. Do innych klas nikt się nie włamuje. Nie, wy zapraszam do tych ludzi. No przestań! Zakręć nutę! No! Ogarnijcie się! To to! Słuchajcie! Widać, kto puszcza! Ósmej C nie ma takiego zachowania. W ósmej E, w żadnej siódmej. Ja nie słyszałam nigdzie takich rzeczy i nie czytałam tego. Ja się z wami rozłączam i przekazuję bardzo informację rodzicom. Do widzenia! Ja pierdolę. Nie chcę się zabawić.